A lepiej mówić o takich cieplejszych podróżach, na przykład o szkolnej ekspedycji do Maroka dzisiaj powiemy. Dostaliśmy kartkę, a oni już akurat wrócili, tak to bywa. I chyba będą naszymi gośćmi po godzinie 17 u Renaty Strączyńskiej. Tysiące przebytych kilometrów z plecakami i uśmiechami. Złote piaski pustyni, szum atlantyckich fal, krzyki mew, gorące słonie. Gorące słońce, przepraszam. No, słonie być może też tam blisko. Do tego jeszcze zatłoczone targi, stada naciągaczy, good price, kurczak z frytkami codziennie na obiad. Pozwiedzaliśmy i wracamy, żeby poopowiadać. Serdeczne pozdrowienia. Szkolna ekspedycja. Kartkę pocztową przeczytałem. Przyszła parę dni temu, a oni już przyjechali chyba. Przyjechali i marzną, nie? Bardzo, bardzo marzną, bo wrócili z miejsca, gdzie no jest dużo, dużo cieplej w tej chwili. No to po co takie różnice robić w takich tych... Zima to musi być zimna, nie żeby latać tam, gdzie ciepło. O, też bym tak chciał. Tak naprawdę tam kurczak codziennie na obiad? Nie, to chyba ekonomia, zdaje się, nie? Tak mi się wydaje, że to bardziej podejście ekonomiczne, ale tam dużo ciekawych rzeczy można zjeść. A może powiedzmy, gdzie? Przypraw. I przypraw też Maroko, tak? Tak, Maroko. Rabaulikai. No, okej. I to taka szkolna ekspedycja, bo nie napisali tutaj więcej, tylko szkolna ekspedycja? Szkolna ekspedycja, czyli wybrali się z plecakami. Wtedy, kiedy właśnie wszyscy ich rówieśnicy jeździli na nartach. Takie ferie szkolne sobie zrobili, no po prostu. Tak, ferie szkolne, a co tam, plecak na plecy i... Szczyrk albo Maroko. Wybór należy do ciebie. Wybór należy do ciebie. No i wrócili, narzekają, że trochę jest zimno, ale wrócili i postanowili poopowiadać, jak tam było. Dzisiaj po 17. Dzisiaj po 17 będę tutaj miała naprawdę dużą gromadkę. Strefa Wenus, strefa kobiet. Witam wszystkich w dzisiejszej strefie Wenus. Chciałam powiedzieć, że studio się dzisiaj mocno zaludniło. Zazwyczaj mam jednego, góra dwóch gości, a dzisiaj zawitała aż szóstka. I to szóstka podróżników. Za oknami zima, a oni dopiero co wrócili. No z jakby nie było cieplejszego Maroka. Witam uczniów gimnazjum w Pilchowicach. Proszę, przedstawcie się. Justyna Ryginek. Elżbieta Kiszka. Julia Wiechoczek. Martyna Scholz. Justyna Sobota. Witold Rusin. Wróciliście z Maroka, wyprawa szkolna z plecakami, taka trochę po spartańsku, bo nie mogliście zabrać ani wielkiego bagażu, mogliście zabrać ze sobą raptem 10 kilo bagażu podręcznego. Co was w ogóle podkusiło? To jest jednak daleko. To jest kraj zupełnie wam nieznany. Jakie były te pierwsze myśli takie? O super jadę, czy o matko, co ja tam zrobię? Raczej o super jadę. To takie niesamowite się wydawało, zupełnie coś innego. No to nie jest codzienność jednak, prawda? A jednak kiedy powiadomiliśmy o tym rodziców, to nie wierzyli kompletnie. No właśnie, jaka była reakcja rodziców? Powiedzieli, nie no, zwariowałaś w ogóle. Przyznaj się, że dostałaś jedynkę i teraz czarujesz. No podobnie. Sama ciekawość tego, co nas tam będzie czekało. Ja byłam strasznie podekscytowana. A ty jako jeden mężczyzna od początku wiedziałeś, że będziesz tym rodzynkiem w grupie? No, wiedziałem. Jak sobie wyobrażałeś to, że musisz przeżyć z pięcioma babami? No, jakoś tak byłem trochę przyzwyczajony, bo w klasie też mamy trochę niewyrównaną liczbę kobiet i mężczyzn. Słuchajcie, jak przyjęliście ten pomysł, że to ma być taka wyprawa, no, taka mocno spontaniczna, jakby nie było. Jak się jedzie na wakacje zorganizowane, to tam jest, z reguły mówią, kiedy jest śniadanko, kiedy jest obiadek, kiedy jest kolacyjka, gdzie będziecie spać, to przede wszystkim. A tutaj pojechaliście i co? Na miejscu sami wszystko organizowaliśmy. Jakie to jest uczucie, wiedząc, że jedziesz gdzieś, nie dość, że to jest obcy kraj, obcy kontynent w ogóle, jedziesz i musisz sobie sam załatwić to, gdzie śpisz. Ekscytacja. I naprawdę, wariactwo niesamowite, bo wszystko musiało być jakoś poustalane, prawda? Bo to jest jednak inny kontynent, inna religia, inne zupełnie zachowanie człowieka danego, prawda? Więc psychiczne przygotowanie jakieś musiało być. Musieliśmy być na coś gotowi, prawda? Lista rzeczy, którą mamy wziąć, była. Limit 10 kg w małym plecaku, to strasznie było irytujące, ale też było, prawda? Nie, no nie mówcie, że nie mieliście stresa. No. Nie, stres zawsze jest. Od początku nie szykowaliśmy się do jakiegoś pięciogwiazdkowego hotelu luksusowego. Ja się bałam, że jak zważą mój plecak, to mnie nie wpuszczą. A to też miałam, to też miałam to jednak samo na picie. Lotnisku wszyscy przekładali rzeczy do innych plecaków, aby się zmieścić w określonych kilogramach. Wszystko dostał Adam mi podwójka ma nosy. Dobra, zrobiło się trochę cieplej, chociaż za oknami zima, to do wspomnień marokańskich wrócimy za chwilę. Strefa Wenus, strefa kobiet. Strefa Wenus, strefa kobiet.
Wracamy do strefy Wenus. Dzisiaj sobie rozmawiamy o czymś, co zdecydowanie jest bardziej przyjemne niż polska zima, o wyprawie do Maroka. Mam w studiu tutaj grupę podróżników, gimnazjalistów z Pilchowic, którzy sobie stwierdzili, że nie będą ferii spędzać tak jak ich koledzy, lepiąc bałwana, tylko pojechali sobie w ciepłe kraje z plecakiem 10-kilowym. Słuchajcie, plan wyprawy. Znaczy, ja wiem, że pojechaliście z przewodnikiem, z mapą i sami decydowaliście, gdzie mniej więcej będziecie, które miejsce będziecie zwiedzać, ale jakiś plan się w końcu ułożył i jakieś miejsca odwiedziliście. W związku z tym ja bym was poprosiła, żebyście powiedzieli, które miejsca po kolei odwiedzaliście. Lądowaliśmy w Tangerze. Czyli pierwsza miejscowość to Tanger. To teraz zapytam was o to, co zapamiętaliście najbardziej z tego miejsca. Lotnisko i dworzec. Ja cukierki, policjanta. Policjantów, autobus. Dawali nam cukierki. I zatrzymanie autobusu, właśnie ten zielony. Dziewiątkę. Jeśli chodzi o zatrzymywanie autobusów, to faktycznie w Maroku to jest coś fantastycznego, ponieważ w Polsce jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że jak nam autobus odjechał, to już odjechał i trzeba czekać na następny. A wiem, że tam po prostu autobus to, że odjechał z przystanku, wcale nie znaczy, że nie możemy jeszcze do niego wsiąść, się macha i się wsiada. Rozumiem, że to był pierwszy szok, także tak można. Czekamy na przystankach, a nie zatrzymujemy. Dobra, co jeszcze? Mówiliście o jakichś cukierkach. Policjant zatrzymał tam grupkę i dał im cukierki. Nie wiem, z jakiej okazji. Nam. Wszyscy. Ale co, byliście tacy fajni, czy o co chodzi? No, uśmiechnięci, z plecakami, w takich samych fajnych kurtkach. Policjanci bawili się fotoradarem. Każdemu, kto się zatrzymywał, prawdopodobnie też dawali cukierki. Dobra, następna miejscowość. Rabat. I co w Rabacie? Toalety, jak nigdzie indziej. To był szok. Na mały szlaski. Ale było ciepło. I restauracja. Pierwszy posiłek. U matki. Który na kuskus z rozgotowanymi warzywami. Ale słuchajcie, powiedzieliście coś o hotelu. I tutaj tak po minach widziałam, że ten hotel mocno zapadł wam w pamięć, a już co nieco o nim słyszałam. W związku z tym ja chciałam poznać szczegóły tego hotelu. Drewniane drzwi do łazienki. Brak łazienki po prostu. Mała umywalka na korytarzu, toaleta na małysza, jedno łóżko na trzy osoby, ale było cieplutko. Ale to była taka chyba dobra zaprawa. Nie zniechęciło was to wtedy? Pierwsze wrażenie było nieco odpychające, a potem jak się człowiek już zaczyna z tym obywać wszystkim, no to w miarę... Ale nie złapaliście się za głowę, o matko, co ja narobiłem, gdzie ja wylądowałem, to znaczy, w łóżku? Na początku mnie towarzyszyło takie uczucie, że mogą mnie okraść. I to wyglądało w ten sposób, że cały czas, gdy chodziłam, trzymałam swoją sakiewkę i aparat w ręku. Dobra, następna miejscowość. Casablanca. Casablanca i największy minaret na świecie, tak. Ale meczet jako taką trzeci nie. Pod względem wielkości. Trzeci co do wielkości. Tak. I możesz tam wejść niemuzułmanin do środka. No tak, bo jeśli chodzi o pozostałe świątynie, to nie wolno nikomu spoza ich wiary. I jakie wrażenie? Bo jednak jakby nie było, to jest całkiem inny styl budowania, niż jesteśmy przyzwyczajeni do tych kościołów, które widzimy w Polsce. Czym one was zaskoczyły? Przepiękne zdobienia. Tak, wielkość. Oni uwielbiają mozaiki, to tak. Trzeba przyznać. I co jeszcze? Wielkość. Takie wszystko ogromne i... Dobra, coś jeszcze z Casablanki wam się pamięta tak jakoś? Mężczyzna w sklepie. Dziadek, który wchodził po regałach, żeby chusteczki ściągnąć. Ale jak chodził po regałach? Wspinał się. Dobra, tam coś dobrego jedliście? No, ichniejsze takie chleby, najczęściej z jogurtami. Te okrągłe chlebki, tak. Dobre. Z jogurtami albo jakimiś serkami, owoce świeże codziennie, to był po prostu cud nad cudami. Sok pomarańczy. No czekałam, kiedy ktoś w końcu powie o tym soku pomarańczowym. Najlepszy. Codziennie go piliśmy po kilka razy. Cztery dziennie, tam też. Nie, słuchajcie, to jest coś, za czym ja tęsknię, ponieważ jak wróciłam z Maroka, to pierwsze co to pobiegłam do sklepu kupić sok pomarańczowy i niestety przez ten prawie rok nie udało mi się jeszcze znaleźć takiego soku pomarańczowego, który byłby tam. Wsiedliśmy do pociągu, to już żałowaliśmy, że nie będzie soku pomarańczowego. No, to trzeba przyznać, za tym się akurat tęskni. Tani i orzeźwiający. On jest pyszny. Następne miasto po Casablance. Al Jadida. I co tam było fajnego? Co stamtąd zapamiętaliście? Ja nie mówię, że to musi być jakiś zabytek, czy coś takiego. Może być po prostu ktoś, kto was zadziwił tam, albo zrobił coś fajnego. Wieczorem wyszliśmy na miasto. Było stoisko ze ślimakami, ugotowanymi, no to był taki, powiedzmy, rosół, tak? Ale nie mówcie, że jedliście ślimaki. Jedliśmy ślimaki. Ja jednego. Jedliśmy. Przełykaliśmy. Ja gryzłam. Ela jadła z bułką czy z czymś. Tak. I kurczakiem. Ja jadłam z bułką, z kurczakiem i akurat nie czułam różnicy między tym. Pogryzłam ślimaka. Dziewczyny połknęły. Ja też pogryzłam. Słuchajcie, ja przez cały pobyt w Maroku udawałam za każdym razem, że tego stoiska nie widzę w ogóle.
Tak na wszelki wypadek i faktycznie nie zjadłam. Później taka... też tak omijaliśmy, ale cuchnęło tym odorem naprawdę. Za każdym razem, kiedy przechodziłam koło tego stoiska, po prostu mdlałam tam i już mi więcej nie skosztowała ślimaka. Dobra, opiszcie mi smak. Nie wiemy, jaki był smak. Wszystko można to porównać do kurczaka. Mocno przyprawione curry. Tego smaku nie było mocno czuć. Dobrze, do marokańskich wspomnień wrócimy za chwilę, bo ja muszę przeżyć jakoś te ślimaki. Strefa Wenus, strefa kobiet. Strefa Wenus, strefa kobiet. Wracamy do strefy Wenus. Dzisiaj trochę myślami przenosimy się do Maroka, bo tam jest cieplej, bo tam nie ma zimy. Ja strasznie tęsknię za latem. Powiedzieliście już, gdzie byliście. Następne miasto, które odwiedziliście. Essaouira. No i znowu pytam o wrażenia, bo każde miasto na pewno się jakoś zapisało w waszej pamięci. To co pamiętacie z tamtego miejsca? Akurat wtedy pan Dzieja znalazł dla nas apartament o 3 piętrach. Zaskoczyło nas to niemożliwie, bo spodziewaliśmy się czegoś gorszego. Czyli po tej pierwszej nocy, którą spędziliście w tym pokoju, gdzie spaliście w troje na łóżku. Spartańskich warunkach. Spartańskich warunkach. I tam podobno mieliście jakiś taki dosyć spory taras. Ja wiem, że to budownictwo tam w Maroku jest o tyle fajne, że właśnie można wyjść na taras i sobie wszystko popodziwiać. No tak, z naszego pokoju było wyjście na taras. Jakie wrażenie robiło miasto nocą tamto? Byliśmy w takiej dzielnicy, że nie bardzo było widać widok. Cokolwiek innego niż dachy sąsiednich domów, tak? Tarasy sąsiednich domów. Widok na kamienicę. No, co jeszcze w tym mieście? Przepiękny port. Zaszliśmy tam, że tak powiem, między mewami, tak? Trzeba było uważać na lecące z góry miny. Baliśmy się, że zostaniemy naznaczeni. Ja zostałam. Znaczy mój plecak. Aha, czyli ale to przynosi szczęście, więc w ogóle się tym nie przejmuj. Po drodze zahaczyliśmy o budkę z cokami pomarańczowymi, gdzie był mężczyzna uwielbiający, podobnie jak Martyna, Real Madryt. Poprosił mnie do zdjęcia. Czym mu się tak spodobałaś? Tym, że jestem fanką Real Madryt. No ale nie masz tego wypisanego na czole. On miał plakaty na swojej budce i ja po prostu zagadałam do niego. No weszliśmy do portu. Pierwszą rzeczą, którą zauważyliśmy, była masa łodzi o niebieskich dziobach. W polskich portach raczej jest to niespotykane, prawda, więc robiło naprawdę duże wrażenie. Ten niebieski w ogóle, ten niebieski z białym tam zestawiony, to jest chyba tak. U nich częste takie połączenie kolorystyczne. Podobne do greckiego, prawda? Uliczki takie właśnie były. Właśnie, te wąskie uliczki, jeżeli, no ja mam nadzieję, że żadne z was nie miało klaustrofobii, bo to naprawdę niektóre były takie wąziuteńkie i to jest całkiem co innego niż to, co my mamy w Polsce. U nas jest zawsze ryneczek, ratusz, prawda, uliczki, wystarczy sobie Kraków wyobrazić, a tam wąziutkie korytarzyki, jakieś okienka z nienacka wyskakujące, jakieś różne, jakieś bramy. Jak wam się w ogóle tam chodziło? Jak w labiryncie trochę? Trochę. Było tak trochę niepewności w tym wszystkim, bo szliśmy, nie wiadomo, czy z lewej strony coś wyskoczy, czy znowu z prawej coś wyskoczy. Co było następne? Marrakesz. I co było w Marrakeszu? Plac targowy. Ja zauważyłam jedno, w tych marokańskich miastach pełno jest, nazwijmy to, atrakcji, że tutaj pan, nie wiem, stepuje, tańczy, recytuje, oczywiście tylko się koło niego przystanie, już trzeba mu zapłacić. Czy wy na takie atrakcje też się nadzialiście w Marrakeszu? Nie musieliśmy płacić, ale jak tylko weszliśmy na ten, powiedzmy, plac targowy, to już z jednej strony kobry, z drugiej strony małpki, jeszcze z innej jacyś śpiewający, małpki grający. Sadzali nam na ramieniach i baliśmy się, że musimy za to zapłacić. Jednak nie robiliśmy zdjęć, bo... No bo już za to by była jakaś kwota pieniężna wyłudzona od nas, prawda? Dobra, a wąż? No to było przerażające. Idziemy sobie spokojnie, nagle patrzę na lewo i kobry, prawda? Mężczyzna grający na flecie i 3 kobry koło niego. No i co jeżeli te węże po prostu by się rozpełzły po tym placu? Nie rozumiem, też bym się bała. Dobra, co jeszcze tam było fajnego? Bo Maroko to dla mnie też zakupy, to znaczy targowanie się. Tam kupowaliśmy pamiątki. Czyli było targowanie. Dosyć sporo kupowaliśmy pamiątek i długo to trwało. W Maroku o wszystko praktycznie należy się targować i cena, którą podaje pan bądź pani na straganie na początku, to nie jest najprawdopodobniej ta cena, którą zapłacimy. O wszystko się targujemy. Jak w ogóle do tego podeszliście? Bo ja przyznam szczerze, że jak się dowiedziałam, że mam się o wszystko targować i wychodzić od możliwie najniższej ceny, to ja stwierdziłam, nie no jak, no przecież oni też muszą jakoś zarobić i jakoś tak mi było trochę głupio, ale później zrozumiałam, że tak trzeba i nawet mi to całkiem dobrze szło. No to targowanie jest tradycją u nich. Najbardziej spodobało się Witkowi i Justynie. Była to genialna zabawa, tak? Najlepsze pytanie. How much? Najczęściej spotykaną odpowiedzią było good price for student from Polska. No, więc to było po prostu
norma była, tak? I o co się targowaliście tak najdłużej? Jakiś taki najdłuższy bój, z którego jesteście najbardziej zadowoleni? O torebki. Chustki. To spodnie, za które chcieli czasami 180, czasami 220, czasami samą stówę. No, udało nam się dojść do ceny... 75 dirhamów. Więc to jest cena taka w miarę przyzwoita, prawda? Mhm. Dobrze. Następne miasto, czy jeszcze coś z tego Marrakeszu pamiętacie jakoś mocno? I tutaj musimy przystanąć na chwilę. Ja zacznę od tego, że wytłumaczę, co to jest ten hammam. To jest taka, nazwijmy to, łaźnia. Łaźnia publiczna. Łaźnia publiczna. Tam panują dosyć specyficzne zasady. I to nie jest raczej coś, czego się doświadcza często w Polsce. Jeszcze dodatkowo, co jest ważne, że tam osobno wchodzą panie, osobno wchodzą panowie. Określone są godziny, kiedy wchodzą panie, a kiedy wchodzą panowie. No podejrzewam, że skoro was było tyle, no to wybrałyście się. Jakie były wasze wrażenia? Wtedy mieliśmy zimne prysznice, dosyć małe, a tam akurat mogliśmy wylać wiadro wody na siebie i to ciepłej była najlepsza wody. Atrakcja. Było dużo miejsca dla nas i czy żeśmy taką większą uwagę przykuwały, to nie wiem. Może, że chodziłyśmy w strojach kąpielowych zamiast nago. I tutaj zamilczmy. Za chwilę wracamy do kolejnych wspomnień z Maroka. Strefa Wenus, strefa kobiet. Strefa Wenus, strefa kobiet. Wracamy do strefy Wenus. Dzisiaj mam w studiu podróżników, młodych podróżników z gimnazjum w Pilchowicach, którzy stwierdzili, że nie będą spędzać ferii tak jak ich rówieśnicy, tylko zabrali plecaki i pojechali do Maroka. No bo tam cieplej. Tylko powiedzcie mi, ile tam było faktycznie stopni, bo my tu mieliśmy takie porządne minus 25 chyba, kiedy was nie było. 40 stopni różnicy. Czyli tam mieliście jakieś 20 na plusie w ciągu dnia? Tak. A w nocy? Mniej więcej. No, nie schodziło to za często poniżej zera, aczkolwiek na pustyni było naprawdę chłodno. Taka średnia temperatura w dzień to wahało się między 15 a 20 stopniami maksymalnie. No i tu wam można pozazdrościć. Dobra, słuchajcie, o jedzeniu jeszcze bym chciała z wami porozmawiać, bo ja pamiętam sok pomarańczowy i o nim już mówiliśmy, ale też są też inne potrawy marokańskie, których na pewno spróbowaliście, no między innymi harira. Jak wam smakowała? No była bez żadnych przypraw. Ale smakowało wam to, czy w ogóle... Tak. Jak dodało się czegoś ostrego, to było dobre. Ale... Znaczy, ty jesteś zwolennikiem ostrych potraw. Co jeszcze jedliście fajnego? Tajin. A to też jest dobre. Mhm. Jedliśmy w jednej restauracji, co niby było na 4 osoby. A ty zjadłeś sam, podejrzewam. No, chętnie bym zjadł, bo byłem jeszcze głodny po tym, jak zjadłem. Dwa malutkie kąski kurczaka. Frytki zamoczone w tej wodnistym sosie. I tam jest jeszcze strasznie dużo oliwek. I faktycznie te stoiska, ja mam nawet zdjęcia tych stoisk i te oliwki w różnych kolorach, to trochę wyglądało jak stoisko z guzikami, a nie jak z oliwkami. Próbowaliście tych oliwek wszystkich? Pyszne były. A widzę, że tu mam jedno zwolenniczkę. Znaczy, ja powiem tak, nie wszystkie mi smakowały. Które najlepsze? Zielone. No dobra. Tradycyjne. I jeszcze któreś? Czarne i różowe. I jeszcze tam było mnóstwo daktyli. Podawali nam właśnie sprzedawcy na targowiskach. No i nie wszyscy chętnie je zjadali, ale kosztowaliśmy. Ale jak chcieliśmy skosztować, to trzeba było potem zapłacić, prawda? Tak. No i jak za wszystko tam. No i te ślimaki. Bardzo dobre. Bardzo dobre, chociaż jednej osobie smakował. I oni tam mają też fajne te chlebki. Ja je strasznie lubiłam, one były dobre. Tak, bardzo dobre. Codziennie na śniadanie, znaczy codziennie. Na śniadanie czasami wychodziliśmy rano już na miasto. To podchodziliśmy do stoiska z takimi jakby plackami. One były lekko słonawe, ale jak się je posmarowało nutellą czy dżemem, to naprawdę smakowało nam. To takie naleśniki, powiedzmy. No i dobra, herbata marokańska. Mm. Bardzo dobra. Jak wam to smakowało? Bo ja przyznam szczerze, że ja bardzo nie lubię mięty. Ja bardzo nie lubię mięty i nie słodzę herbaty na co dzień, ale faktycznie ta herbata w tych proporcjach, w sensie herbata, tyle cukru, ta mięta z tą ziemią, miały coś w sobie, że to faktycznie było nawet dobre. Genialną zabawą było samo przelewanie herbaty do kubków. Ile narozlewaliście? Jak gdzieś połowę. Dobra, herbata marokańska, ustaliliśmy, że narozlewaliście. Co jeszcze jedliście tam dobrego? Nie wypijaliście codziennie coli na odkażenie organizmu? Nie. Byliśmy zwolennikami najczęściej kurczaka i frytek. I wiedzieliśmy, że poulet to jest kurczak, a panini to są kanapki. Frites to są frytki, nie było problemu. A znaliście francuski? Bo jednak jeżeli w Maroku zna się francuski, to jest dużo prościej. Podstawowe słówka. Tak, liczby od 1 do 10. Ale to się bardzo przydaje. Tak, nie powiem, że nie. Chociaż żeby pokazać, ile sztuk się zamawia, prawda? Jeśli chodzi jeszcze o jedzenie, to może coś słodkiego jedliście dobrego? Rogaliki. Na samiutki koniec wzięłyśmy sobie z dziewczynami po takim, no już powiedzmy luksusowym ciastku. Czekolada, świeże owoce, no ale to było w
takiej lepszej cukierni. Na przykład też można było bardzo często kupić krasanty, jakieś słodkie bułeczki, na przykład nadziewane czekoladą. Nigdy nie jadłam lepszych ciastek. O, i to jest dobra reklama moim zdaniem. Słuchajcie, ale jest też coś, czego naprawdę podejrzewam, że będzie wam zazdrościć wiele osób i podejrzewam koleżanki i koledzy ze szkoły na pewno wam tego zazdroszczą. Wizyta na pustyni i jazda na wielbłądach. Jak było? Jednym słowem, fajnie. Ale to nie jest dziwne? Bo no, zdarzyło wam się pewnie jeździć na koniu. No okej, okay, ale to jest po pierwsze większe, po drugie ma garba. No jak na tym usiedzieć w ogóle? No kiedy wsiadaliśmy na te wielbłądy, no jechaliśmy 2 godziny na nich do wioski berberyjskiej. No na drugi dzień już nas tyłki bolały, wielbłądy nas wytrząsły, ale uważaliśmy ich za swoich przyjaciół. Jak jechaliście te 2 godziny, to jechaliście przez pustynię cały czas, czy jak to wyglądało? Na początku była hamada, a co, potem... Co to jest hamada? Takie... Piasek, kamień, takie coś. I... Aha, czyli to nie jest to, jak sobie wszyscy wyobrażają, że jest od razu pustynia piachu, kamienista i żwirowa. Piachu po pachy, tak? Tak. Czyli najpierw jest coś zupełnie innego. Dopiero potem zaczynała się piaszczysta. Dobrze, no i pojechaliście na tych wielbłądach i gdzie dotarliście? Bo wioska berberyjska to tak trochę brzmi, że nie wiadomo, co sobie wyobrazić. Tam były takie namioty, w których spaliśmy, jedliśmy i ugościli nas. Wieczorem? Berberowie. Zjedliśmy tam pysznego tadżina, wypiliśmy zieloną herbatę. I harila. To było dobre. Wieczorem już tak koło godziny 10 zorganizowane zostało ognisko. Za paroma wydmami zaczęli śpiewać berberzy. I grać na bębnach. Zrobili wam disco jednym słowem. No można to tak nazwać. 2 dziewczyny tańczyły. Ale to już nie z naszej grupy. No jeszcze byli z No i to było niesamowite. Gwiazdy nad nami, niebo było po prostu nieziemskie. Wokół nas wielbłądy. Ogień, śpiew. Te wszystkie bębenki. Robiło wrażenie. Jeszcze jakieś atrakcje poza ogniskiem, śpiewami, bębenkami i tak dalej, i tak dalej. W drodze przez Atlas Wysoki opakowaliśmy aparaty, żeby przypadkiem piasek się do nich nie dostał. Były zakute w worki, obwiązane taśmą samoklejącą. Sprzęt bojowy. Szczelnie i miejmy nadzieję, że naprawdę skutecznie, tak? A wy też byliście jakoś tak opatuleni mocno? Mieliśmy takie specjalne chusty, jakby to można powiedzieć. Kupiliśmy sobie zwykłe chusty na targowiskach i mieliśmy od tego pana, który nam zawiązał to. A umiecie jednak, tak zawiązać? Tak, jednak zapamiętaliśmy, w jaki sposób to się wiąże. A no to chociaż tyle, dobrze. Coś jeszcze poza tą jazdą i wizytą w obozie berberyjskim? Gdzieś jeszcze tam byliście w jakimś fajnym miejscu? Łazazate, to jest... Muzeum filmowe. Tam między innymi nagrali Gladiatora. Mumie. Były tam wszystkie akcesoria. Babel, wzgórza też mają oczy. Aha, czyli te wszystkie filmy, takie dość znane filmy, były tam kręcone właśnie i mieliśmy okazję też zobaczyć liczne akcesoria służące do tych filmów. Było też stoisko z różnymi starymi kamerami i sprzętami służącymi właśnie do kręcenia, nagrywania dźwięku. Jednym słowem, często odwiedzania miejscowość przez grupy filmowe. A może kręcili tam akurat jakiś film? Niestety nie. Nie, nie. Słuchajcie, jeszcze za chwilę wrócimy do tych wspomnień, bo oprócz tego, że byliście w Maroku, to nie tylko. Zwiedziliście jeszcze Brukselę. Tak trochę niespodziewanie, ale o tym za chwilę. Strefa Wenus, strefa kobiet. Strefa Wenus, strefa kobiet. Wracamy do naszych marokańskich wspomnień, ale zanim dotarliście do Maroka, to byliście jeszcze w Brukseli, bo musieliście się przesiąść po prostu, bo jeżeli się lata tanimi liniami lotniczymi, to nie zawsze jest tak, że się leci do celu. I teraz do mikrofonu w końcu dosiadł się Adam Ziaja, czyli główny kierownik zamieszania i przewodnik tej wycieczki. To nie był wyjazd bez zupełnych przygód i niespodzianek, bo kilkanaście godzin przed wylotem dostałeś maila, który podejrzewam, że niejednego rozłożyłby na łopatki. Tak, okazało się na 48 godzin przed wylotem, że nasz samolot nie poleci w poniedziałek. Nasz drugi samolot, czyli ten, do którego mieliśmy się przesiąść w Brukseli, tak? Cała noc szukania, pomagali nam w tym przyjaciele i sponsorzy wyprawy z biura, jednego z biur podróży, którzy pomogli nam po kilku godzinach ciężkiej pracy znaleźć nowy lot i przebukować bilety. Niestety okazało się, że kolejny bilet mamy nie 10 godzin po pierwszym locie, tylko 34 godziny po locie. Robił się problem, co zrobimy w Brukseli. Kolejne pytanie było, czy nas nie wrzucą z lotniska, jeżeli tam jest strajk.
Ale udało się, spadliście na cztery łapy, jak dobre koty i udało wam się nawet wejść do Parlamentu Europejskiego. Tak, mieliśmy duże szczęście. Jeszcze zanim wylecieliśmy z Wrocławia do Brukseli, dostaliśmy numer, namiar na Grzegorza i Sonię, którzy mieszkają w Brukseli. Zaraz po przylocie skontaktowaliśmy się z nimi i w ciągu 5 minut rozmowy była jedna decyzja. Kupujcie bilet na autobus i jedźcie do Brukseli, tak? 60 km z lotniska do Brukseli pokonaliśmy autobusem. Co ciekawe, autobus dla grupy 10-osobowej to był 1000 zł w obie strony, a samolot dla 10 osób z Polski do Brukseli to było 350 zł. Co w tej Brukseli? Udało wam się wejść do Parlamentu Europejskiego? Tak. Akurat się okazało, że nasza gospodyni Sonia jest asystentką europosła pana Migalskiego. Załatwiła nam bilety wstępu, oprowadziła nas Parlamencie, Grześ nas oprowadził po Brukseli. Spędziliśmy chyba niesamowite 34 godziny, niespodziewane 34 godziny w Brukseli. Czy wam się podobało w Brukseli? Bardzo. No bo jednak nie codziennie się bywa tak po prostu przypadkiem na 20-24 godziny w Brukseli i się zwiedza tak sprintem miasto. Wiele zobaczyliśmy. Jak przyjechali Polacy, to zaczął śniegu nie sypać. To nie jest normalne. A przywieźliście im śnieg? No. Tak, nie macie litości. Aha, jeszcze nie dość, że rzadko się zdarza w Brukseli śnieg, to jeszcze wy tam trafiliście, kiedy był śnieg. Ja myślę, że dla nas największym zaskoczeniem było to, że praktycznie obce 10 osób ktoś przygarnia do domu, tak? Udostępnia im pokój, dostaliśmy jeden pokój, mieliśmy karimaty, więc się rozłożyliśmy w jednym pokoju. Cała dziesiątka spała u obcych ludzi. No ale to był przedsmak waszej wyprawy z plecakami, bo jakby nie było, chyba się liczyliście z tym, że w różnych miejscach wylądujecie, więc to był taki przedsmak tego. Przecież to pikanterię dodało i spowodowało, że jeszcze bardziej byliśmy ciekawi tego, co nas czeka za te kilka godzin w samolocie do Maroka. Jeszcze na koniec myślę, że możemy zaprosić na nietypowe spotkanie. Biorąc pod uwagę, że o Maroku można by było mówić i mówić i to jest tylko kropla w tej całej opowieści, którą myśmy tutaj dzisiaj podali, ale wy zamierzacie jeszcze zaprezentować zdjęcia, zaprezentować filmy, bo z tego co wiem, to trochę tamtego napstrykaliście, trochę tego nakręciliście i z tego co wiem, macie zaproszenie. Tak, chcielibyśmy wszystkich chętnych zaprosić na spotkanie, które podsumuje projekt Szkolna Ekspedycja w Pilchowice Maroko 2012. Spotkanie odbędzie się w szkole w Pilchowicach 25 lutego o godzinie 16 i zapraszamy bardzo serdecznie wszystkich, którzy chcieliby posłuchać naszych młodych pilchowickich podróżników, jak opowiadają, chcieliby z nimi porozmawiać, wymienić swoje spostrzeżenia ze swoich wyjazdów. Tym zaproszeniem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie w Strefie Wenus. Jakby ktoś zapomniał, to przedstawcie się, żeby każdy wiedział, kto dzisiaj opowiadał o tej podróży. Justyna Reginek, Elżbieta Kiszka, Julia Wiechoczek, Martyna Scholz, Justyna Sobota, Witold Rusin i kierownik zamieszania Adam Dziaja. Dziękuję wam bardzo za te wspomnienia. Dzięki wam trochę mi się powspominał mój wyjazd do Maroka i teraz mi się zechciało z soku z pomarańczy. W dzisiejszej Strefie Wenus, jeśli chodzi o podróże do Maroka, to już wszystko. Dziękuję. Strefa Wenus, strefa kobiet.